Intel ma ostatnio tragiczny czas. Problemy ze stabilnością procesorów i ich oksydacja, zwolnienia czy giełda, która poleciała od początku roku na łeb na szyję. To chyba największy procesorowy przypał giganta, od kiedy ja zacząłem zajmować się sprzętem. Do tego chaos informacyjny i brak jasnej komunikacji ze strony firmy. Słowem, jest źle. Dzisiaj postaram się ujednolicić Wam te wszystkie informacje, ale przede wszystkim sprawdzimy, czy i jakie straty wydajności mogą się pojawić, gdy zastosujemy profil Intel Default, a także sprawdzimy, czy nowy mikrokod, który został udostępniony, wpływa jakoś na wydajność i czy rzeczywiście pomoże procesorom, które są sprawne. Finalnie, jeżeli macie 13 lub 14 generację Intela, pokażę Wam, jakie ustawienia zaleca producent, a także dorzucę od siebie 5 groszy, pokazując Wam, jak ja ustawiłem swój prywatny procesor. Nie przeciągając dalej, lecimy. O tym, co dokładnie dzieje się z procesorami, przedstawiło wiele redakcji czy youtuberów. U nas między innymi bardzo fajnie zrelacjonował to Lipton. Więc ja na temat samych przyczyn dzisiaj rozwodzić się szczególnie nie będę. Jeżeli to Was interesuje, to ich materiały znajdziecie podlinkowane w opisie. Natomiast jeżeli spaliście pod kamieniem przez ostatnie kilka miesięcy, to skrótowo procesory Intela zaczęły tracić stabilność. Czy to w grach, czy w codziennym użytkowaniu. Przez to, że procesor jest odpowiedzialny za niemal wszystko w komputerze, początkowo problem był stosunkowo trudny do zdiagnozowania, bo w pierwszej kolejności jakoś tak z automatu zrzucało się go na sterowniki, system czy same gry. Raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to procesor może szwankować. Nie pomagał także sam Intel, który starał się zamieść problem pod dywan i zrzucał początkowo winę na producentów płyt głównych, zamiast zacząć działać. Jak się okazuje, na ten moment przyczyny tych niestabilności można zawężyć do 3 rzeczy. Po pierwsze, przez błędy w produkcji dochodziło do nadmiernej oksydacji procesorów, przez co, kolokwialnie mówiąc, krzem degradował się szybciej niż powinien. Drugim problemem była też samowolka w sterowaniu profilami loadline i domyślne zdejmowanie limitów mocy w płytach głównych. Jeżeli przykładowo Wasz model płyty głównej zawyżał napięcia, no to mogło dochodzić do jeszcze szybszej degradacji, ale zdarzało się tak, że niektóre płyty miały domyślnie taki profil loadline, że de facto był robiony trochę undervolting, przez co płyta dawała zbyt małe napięcia i to też prowadziło do problemów ze stabilnością i wywalaniem się programów. No i trzecim problemem był błąd w algorytmie ETVB, czyli Thermal Velocity Boost, który zbyt mocno podbijał napięcia, co znów mogło prowadzić do niestabilności czy szybszego degradowania się krzemu. Więc problem nie jest prosty, jest złożony i wielowarstwowy i te trzy problemy, o których na ten moment wiemy, stworzyły ten pożar. Przynajmniej do tych trzech problemów producent oficjalnie się przyznał. Niestety podejście do całej tej sprawy początkowo tylko dolewało oliwy do ognia. Myślę, że śmiało na tym etapie możemy powiedzieć, że Intel trochę przedobrzył i wygląda na to, że ich procesory były chyba trochę zbyt bardzo wyżyłowane niż powinny. Dla mnie szczególnie ciekawy jest ten algorytm Thermal Velocity Boost, bo Intel chciał mieć procesor, który na papierze wyciąga 6 GHz. Jak sobie odpalicie HWiNFO, to faktycznie te 6 GHz na takim 14900K czasami się pojawi na sekundę czy dwie. Tak, mamy cyferkę w programie, więc działa tak, jak producent go reklamuje, ale w praktyce, jeżeli popatrzymy na wydajność, to nie daje to praktycznie nic. A skutkiem ubocznym takiego boostowania jest to, że procesor robił pyk, podbijał zegary do tych 6 GHz, ale musiał też podbić napięcie, żeby procesor był stabilny. Skutkowało to tym, że mogliśmy spotkać takie nagłe strzały napięcia, które momentami serio były już niebezpiecznie wysokie. Na mojej płycie Z790 Apex procesor przebijał momentami 1,5 V, a w internecie możecie znaleźć doniesienia, że na innych płytach było to czasami 1,55 czy nawet 1,6 V. Wartości naprawdę wysokie jak na procesor, który ma być używany do codziennych zadań. Więc procesory, zwłaszcza te high-endowe jak i7 czy i9, często pracowały na zbyt wysokich napięciach. Co naprawia i czego nie naprawia nowy mikrokod? Otóż mikrokod z oznaczeniem 129 naprawia algorytm Thermal Velocity Boost i w założeniu ma zmniejszyć te strzały napięć. Mikrokod jest poprawką dla osób, które mają stabilne CPU i która w domyśle ma pomóc chronić ich procki, żeby się bardziej nie degradowały. Niestety mikrokod to nie jest jakieś magiczne zaklęcie, które naprawi wcześniej zdegradowane procesory. To jest fizyka i tego nie da się zrobić softem. Więc to nie jest tak, że nagle nie ma całego problemu. Czy mikrokod uratuje dobrze działające procesory? No to pewnie przekonamy się dopiero w następnych miesiącach. Prawdę mówiąc, mi obecnie ciężko jest uwierzyć w to, co mówi producent, bo ewidentnie pali im się pod 4 literami. Swoją drogą, jeżeli macie procesor 13 albo 14 generacji, dajcie znać w komentarzach, jak sprawują Wam się te procki. Czy mieliście jakieś problemy, czy po aktualizacji do tego mikrokodu zauważyliście jakąś poprawę? Komentarze są Wasze, jestem naprawdę mega ciekawy. Przy okazji taka informacja, jakbyście chcieli sprawdzić wersję Waszego mikrokodu, możecie to przykładowo sprawdzić w programie HWiNFO. Gdy klikniecie sobie tak jak ja na zakładkę procesora, zobaczycie wersję mikrokodu. I według producenta każdy powinien zainstalować nowy BIOS, nawet jeżeli jego procesor jest stabilny, a także powinniście włączyć profil Intel Default. Jeżeli nie pomogą Wam te profile mocy i aktualizacje BIOSu i nadal będziecie mieli problem z procesorami, no to będziecie musieli zgłosić reklamację przez formularz Intela. Dla procesorów, które widzicie na ekranie, gwarancja została przedłużona o 2 lata. I super, fajnie, że jest gwarancja, ale to nadal duży problem i szczerze współczuję tym z Was, którzy będą musieli tej reklamacji dokonać, no bo będziecie mieć po prostu uziemiony komputer przez x czasu. Jak coś, to link do oficjalnej strony Intela znajdziecie w opisie. Mnie ciekawią jeszcze inne rzeczy. Co z procesorami, którym skończy się nawet ten wydłużony czas gwarancji? Co będzie za rok czy za 2 lata? I nie mamy też na przykład programu, który mógłby stwierdzić, jak bardzo zdegradowany jest chip i czy faktycznie powinien pojechać na RMA. Nie wiemy także, jak duża jest to skala problemu, ile procesorów może być już zdegradowanych albo ile zostało wymienionych. Tak naprawdę nadal mnóstwo mamy tutaj niewiadomych. Dobra, przejdźmy do konkretów, czyli do technikaliów. Domyślnie wiele płyt głównych wyłącza limity mocy po to, żeby procesor miał wyższą wydajność. Dlatego ja czy wielu innych recenzentów tak testowaliśmy procesory Intela, czyli ze zdjętymi limitami mocy, bo często było to po prostu domyślnie ustawiane. Intel wprowadził profil Intel Default, który ma sprawić, że procesory będą pracowały zgodnie ze specyfikacją i limitami mocy. Niestety na każdej z płyt głównych wygląda to nieco inaczej, ale pokażę Wam, jak to wygląda na moim Apexie. Mamy tam zakładkę Performance Preferences i tam możemy wybrać pomiędzy profilem Asusa i Intela. Ale żeby nie było za łatwo, to ten profil jest rozbity jeszcze na podprofile Performance i Extreme. W praktyce profil Performance ustala power limit dla 14900K do 253 W, a Extreme zmienia ICC Max na 400 A i daje procesorom z dopiskiem KS power limit na 320 W. Czyli jeśli ja będę testował na 14900K, no to te różnice w wydajności powinny być marginalne, ale dla pewności to też sprawdzimy. Żeby mieć dostęp do profili Intel Default oraz nowego mikrokodu, musicie zaktualizować BIOS, czyli wejść na stronę producenta, znaleźć dokładny model Waszej płyty, no i sprawdzić, czy BIOS jest dostępny. Dla mojej płyty Z790 Apex jest dostępna stabilna wersja BIOSu z nowym mikrokodem. Potem wypakowujecie archiwum i zgrywacie go na pendrive'a. Upewnijcie się, że pendrive ma system plików FAT32, bo niektóre BIOSy bywają wybredne. Jeśli chodzi o procedurę testową, to będziemy porównywać sobie dzisiaj dwa BIOSy dla mojej płyty Apex. BIOS 2402 oraz BIOS 2503. Co fajne, Apex akurat ma dwie fizyczne kości BIOSu na płycie i mogę się między nimi przełączać, więc ułatwi mi to testy, gdybym w razie czego chciał wrzucić do poprzedniej wersji. Dziś w filmie sprawdzimy procesor i9-14900K. Czemu akurat ten? No bo to właśnie high-endowe procesory były najbardziej wyżyłowane i mogą być one najbardziej narażone właśnie na awarie. Więc jeśli mamy zobaczyć różnicę w strzałach napięcia, to spodziewam się, że na tym procesorze będzie to lepiej widać. Zerknijcie sobie także na inne części, które zostały użyte do przeprowadzenia tego testu i ustawienia, jakie wybrałem. Zacznijmy od samych profili mocy i żeby nie mieszać zbyt bardzo, przetestujemy je na razie na jednej wersji BIOSu. Różnice są zarówno w grach, jak i testach syntetycznych. Jak widzicie, pomiędzy profilem Extreme a Performance nie ma jakoś przesadnie wielkich różnic, bo jest zmieniona tylko wartość ICC Max, które dla tego procesora akurat nie powoduje wielkich różnic i power limit na tych dwóch profilach jest dokładnie taki sam. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, wymuszenie limitu na 253 W odbija się negatywnie na wydajności, ale z niższym poborem prądu zyskujemy też na przykład lepsze temperatury. W grach zobaczymy, że bez limitów Apex utrzymuje za wszelką cenę zegary 5,7 GHz na wszystkich rdzeniach P, gdy profil Intel Default preferuje nieco niższe zegary. Zobaczymy tu także, że analogicznie dzięki temu będziemy mieli niższe napięcia na poszczególnych rdzeniach P, co z pewnością jest mile widziane. Różnica w grach nie jest aż tak duża jak w testach syntetycznych, które obciążają cały procesor na 100% i siłą rzeczy przez to gry też nie wykorzystują tego pełnego power limitu, czy nie wychodzą poza te 253 W. Prawdą jest jednak to, że gdy zastosujemy sobie profile Intel Default, no to mamy gorszą wydajność niż gdy limity są zdjęte. Mówimy tu o przyroście 10% w testach syntetycznych, a także około 5% lepsze wyniki, gdy popatrzymy sobie na gry, więc faktycznie to może być zauważalne. No a teraz do tego miksu dorzućmy nowy BIOS z tym mikrokodem 129. Na multicore w Cinebenchu zobaczymy 3% na korzyść starszego BIOSu. I z racji tego, że mikrokod oficjalnie naprawia tylko błąd w Thermal Velocity Boost, nie powinniśmy się tutaj spodziewać jakichś kosmicznych różnic w wydajności. Patrząc na single core score, różnice są w granicach błędu pomiaru. Podobnie, bo około 3% różnicy zauważymy także w przypadku 7Zipa i benchmarku X265, który enkoduje klipy wideo. Więc faktycznie wygląda na to, że ten nowy BIOS, przynajmniej na moim Apexie w testach stricte CPU, ma jakiś wpływ na wydajność. Ale czy 3% to dużo? No raczej nie będzie to odczuwalne w codziennym użytkowaniu, ale takie różnice mimo wszystko się pojawiły. Także bardzo zbliżony wzór układa nam się w przypadku 3D Marka i kilku gier, które sprawdziłem. Jakieś różnice się pojawiają, ale prawdę mówiąc są one jeszcze mniejsze i mieszczą się tak naprawdę w granicach błędu pomiarowego. Czasami mamy ciut lepsze wartości 1% low na nowym mikrokodzie, czasami na starszym, więc pod kątem wydajności w grach nie ma co panikować, że nowy mikrokod zrujnuje nam FPS-y. Wygląda na to, że rzeczywiście jakieś małe różnice z tytułu mikrokodu czy innych zmian w BIOSie, których nie wylistowano, mają jakiś wpływ na wydajność. Ale różnica w wydajności nie będzie aż tak duża, gdy działał nasz procesor bez limitów i ustawimy mu profil Intel Default. Skoro już wiemy, jak sprawa ma się z wydajnością, to zerknijmy, czy problem z ETVB został rozwiązany i czy te strzały napięcia są faktycznie mniejsze. Tu sprawdziłem już tylko różnice ze zdjętymi limitami mocy i na profilu Intel Default Performance, bo jak sami wiecie, różnice wydajności są marginalne. Moja sztuka procesora preferuje rdzeń 0 i 1 do boostowania na 6 GHz, więc ich napięcia monitorowałem bardziej uważnie. Cinebench Single Core Score pokazał nam ciekawe wyniki. W przypadku zdjętych limitów najwyższy zaobserwowany strzał napięcia i różnica między nimi wynosiła 9 mV, czyli bardzo mało. Ciekawiej jest jednak na starym mikrokodzie z profilem Intel Default, bo zaobserwowałem tam najwyższy strzał, który osiągnął 1520 mV, a z nowym mikrokodem było to 1484 mV, czyli 36 mV mniej. Przy 7Zipie, którego specjalnie ustawiłem na dwa wątki, możemy zobaczyć też pewne różnice. Najwyższa zanotowana wartość w przypadku zdjętych limitów była o 41 mV mniejsza na nowym mikrokodzie. Co ciekawe, mniejsza zmiana była w przypadku profilu Intel Default, bo tam różnica w największym strzale była na poziomie 7 mV. Moim zdaniem zbyt mała różnica, żeby faktycznie coś przesądzić. Przy obciążeniu wielu rdzeni w Cinebenchu różnice były jeszcze mniejsze w granicach błędu pomiarowego. Ale rzeczywiście, patrząc na trend, to te takie piki napięcia są faktycznie troszeczkę niższe na nowym mikrokodzie. Czy to wystarczy, żeby zapobiec degradacji kolejnych procesorów? Nie wiemy i pewnie dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Jak widzieliście, ja nie zanotowałem jakichś strzałów tak spektakularnych jak 1,6 V, ale fakt, napięcia po prostu są troszeczkę niższe przy obciążeniu jednego czy dwóch wątków. Ale chciałbym też zwrócić Waszą uwagę, że to jest trochę taki przykład anegdotyczny, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak zachowa się Wasz procesor, który macie u siebie. Nie wiem, czy i jak mocno jest zdegradowany. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak działa dokładnie Wasz nasz model płyty głównej, bo w tej całej układance jest bardzo wiele zmiennych i to, że u mnie różnice przykładowo w tych strzałach napięcia nie są jakieś duże, to nie znaczy, że wcale u Was nie może być inaczej. Ja mogę bazować po prostu na tym, co sprawdziłem u siebie i chciałem sprawdzić, czy i jakie zmiany wydajności będą u mnie, żeby dać Wam po prostu jakąś perspektywę. Natomiast zachęcam Was do tego, żebyście sobie zerknęli także na testy innych redakcji, być może oni będą mieli jakieś inne wnioski. Co robić? I jak żyć. Jeśli ufamy Intelowi, no to trzeba zaktualizować BIOS z nowym mikrokodem 129 i włączyć profil Intel Default, żeby mieć stabilny system. Jeśli z nowym mikrokodem i profilem Intel Default nadal będziecie mieć problemy ze stabilnością, no to korzystając ze strony Intela po prostu oddajecie procesor na gwarancję. Pytanie jednak, co z tymi osobami mniej technicznymi, które nigdy tego BIOSu nie zaktualizują. Nie każdy przecież śledzi newsy i tak mocno interesuje się komputerami. Jeżeli macie jakichś mniej technicznych znajomych, to możecie im podsunąć ten temat albo pomóc im zaktualizować BIOS, bo być może oszczędzicie im mnóstwa nerwów w przyszłości. No i chciałem też powiedzieć jeszcze, jak ja używam swojego prywatnego procesora 13900KS. Ustawiłem wszystkie rdzenie na 5,7 GHz, bo nie czuję, żeby ten boost 6 GHz na tym jednym rdzeniu był mi do szczęścia potrzebny, a w domyśle dzięki temu powinienem mieć mniej czy niższe te takie piki napięcia. Ja dodatkowo u siebie w prywatnym kompie mam zrobiony jeszcze undervolting, ale tutaj uczulam, że trzeba wiedzieć, co się robi, bo undervolting też może prowadzić do problemów ze stabilnością. Na ten moment nie wygląda to po prostu dobrze. Intel bardzo mocno nadszarpnął swoją reputację i na ten moment ja nikomu nie polecam kupowania procesorów 13 czy 14 generacji. Ta sytuacja bardzo negatywnie odbiła się na reputacji Intela i moim zdaniem słusznie, bo koniec końców to właśnie producent jest odpowiedzialny za tą całą sytuację. Słabo też wygląda, że to niezależne media w dużej mierze informowały o problemie, a Intel początkowo starał się sytuację zamieść pod dywan. I z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby Intel myślał, że ta cała sytuacja po prostu jakoś rozejdzie się po kościach, a nie rozeszła się. Przez tą całą sytuację mi naprawdę jest ciężko zaufać Intelowi, że te poprawki, które wydali i te zalecane ustawienia będą faktycznie już git, ok i cacy. Nadal też nie wiemy, czy dotyczy to jedynie komputerów stacjonarnych, czy może również laptopów i nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś z Was ma 13 albo 14 generację procesorów, dajcie znać, jak sytuacja wygląda u Was i mam nadzieję, że Wasze procesory będą działać jak najdłużej. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS.